Czarnecki, Ryszard Czarnecki, ruskim łącznikiem. Mamy do czynienia z korupcją czy z rodzinną rezydenturą rosyjskich służb specjalnych? Bo to, co łączy PiS i Kreml, to z pewnością Collegium Humanum. Witam Państwa, Robert Heda, oficer operacyjny i analityczny Agencji Wywiadu w stanie spoczynku. Witam Państwa, jak zwykle, na kanale Jana Pińskiego. Otóż, według mnie, Czarnecki to rosyjski łącznik. W tym znaczeniu, że można pytać o to, czy Czarnecki, Ryszard Czarnecki, jest rosyjskim agentem. Jeśli tak, no to wynika, że trochę bardziej, a nawet bardziej wydajniejszym od Macierewicza. Czym jest strategia aktywnej operacji wywiadowczej, czyli głębokiej, aktywnej operacji rosyjskich służb specjalnych? Otóż to taka konstrukcja rozległej operacji agenturalnej, wpływu dezinformacyjnej przede wszystkim, w której, że tak się kolokwialnie wyrażę, kontrwywiady ganiają nie za tym, co trzeba. Są ślepe na skutek rosyjskiej dezy i co do osób zaangażowanych w szpiegostwo i co do celów samej operacji. A posłużę się przykładem. Opinia publiczna w Polsce uważa za mającego powiązania z rosyjskim wywiadem Antoniego Macierewicza. Ja tego nie neguję, ale Macierewicz wręcz pokazowo, na pokaz, tworzy sytuacje, decyzje, które ściągają na niego odium rosyjskiego agenta. I o to chodzi. Nie neguję, że Macierewicz jest rosyjskim agentem, świadomym lub nie, a na pewno człowiekiem otoczonym przez rosyjską agenturę. Natomiast, jak powiedziałem, ściąga na siebie uwagę opinii publicznej. I to jest tak zwana klasyczna cebulka, czyli wiele warstw tej samej operacji. A zmyłek, fałszywek, podrzucanych tropów, dezinformacji. I aby dotrzeć i zidentyfikować zamiary i ludzi rosyjskiego wywiadu, to trzeba, proszę Państwa, przejść wiele warstw, obrać wiele warstw przykładowej cebulki. Tylko przejście przez wszystkie warstwy, odrzucenie pewnych fałszywych tropów, jak powiedziałem, daje kontrwywiadowi wgląd w plany i cele rosyjskiej operacji. I tu innym przykładem, na podstawie rozmów z funkcjonariuszami kontrwywiadu, może być ta słynna szesnastka, grupa złożona z Ukraińców, Białorusinów, którzy planowali dywersję na szlakach kolejowych. I cały czas słyszę od funkcjonariuszy, że być może pod ich osłoną odbywała się właściwa operacja. I tak. Najwięcej emocji narosło wokół Antoniego Macierewicza. Ale kto z punktu rosyjskiego wywiadu koncentruje na sobie największej uwagi i służb i opinii publicznej? Macierewicz. Kogo osłania
w rosyjskiej operacji wymierzonej w Polsce, bo to jest operacja globalna, wieloskładnikowa. Czy może takim człowiekiem być nie kto inny, tylko Ryszard Czarnecki? Zaraz Państwo się roześmiejecie i będziecie mieli ku temu podstawy. Dobrotliwy grubas, okularnik, typ takiego pseudointeligenta, o wyglądzie wujka dobra rada, coś tam gaworzącego w mediach. Tymczasem z punktu widzenia rosyjskiego wywiadu Czarnecki stanowi niesamowicie cenne aktywo. Spójrzmy na biografię Czarneckiego. Opozycjonista, dziennikarz, publicysta, piszący i udzielający się w największych tytułach na przestrzeni 30 lat. Działacz Polskiego Związku Piłki Nożnej. No a jak wiadomo, Football Connecting People, a potem także działacz Polskiego Związku Siatkówki, Piłki Siatkowej dokładnie. Środowisko sportowe jest niebywale skorumpowane przez Rosję. Ale ma też, jak powiedziałem, background opozycjonisty, działacza NZS i w polityce natomiast członek Unii Polityki Realnej Korwin-Mikke, słynącej z prorosyjskości. Potem nawet prezes Prawicowego Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. ZHN-u, jeśli Państwo przypominacie sobie taką partię, i tu już ciepło dla rosyjskiego wywiadu. Z punktu widzenia naszych wrogów rosyjskich, to jest prawica, populizm, nacjonalizm, konserwatyzm religijny, potem poseł wyborczej akcji katolickiej, i tu już jest bardzo, bardzo ciepło. Tu prawdopodobnie na tym etapie rosyjskie służby specjalne założyły Rysiowi teczkę rozpracowania osobowego. Wchodzi do grona polskich elit politycznych. I wreszcie prezes ZHN. I ja przypominam sobie w tym kontekście, że ambasady amerykańskie stosowały takie rozwiązanie, że delegowały po jednym dyplomacie na każdą partię polityczną kraju pobytu. Całość ich raportów, obserwacji, spostrzeżeń była przesyłana do Langley i tam następowała analiza, czyli składanie tego materiału całościowego, który dawał wgląd w życie polityczne i perspektywy na przyszłość. I właśnie w takim charakterze być może Rosjanie próbowali nawiązać kontakt z Czarneckim. Kontynuując biografię. W 1998 roku minister, członek Rady Ministrów rządu Jerzego Buzka. Możliwości wywiadowcze dla Rosjan rosną radykalnie. Co prawda z ulgą można stwierdzić, że Czarnecki był tym ministrem tylko przez rok, ale wrócił do Sejmu i otóż udziela się i jest przewodniczącym Sejmowej Komisji Łączności z Polonią. Nie tylko na Zachodzie, ale społecznością polską na Wschodzie. I widać wyraźnie, że Czarneckiego zainteresowania, chęć działania koncentruje się na niwie międzynarodowej. Jest przy tym politykiem wymarzonym dla wywiadu każdego, bo jest politykiem obrotowym, czyli zmienia barwy partyjne, poglądy, tylko po to, żeby pozostać przy korycie władzy. Korzyściach osobistych, majątkowych i karierowych. I właśnie w tym charakterze, żeby poprzeć, to w 2002 roku
Czarnecki zostaje doradcą do spraw Unii Europejskiej, Andrzeja Lepera i samoobrony. I tu bingo. To jest pierwsza populistyczna, naprawdę roszczeniowa partia w Polsce. A na takich partiach dziś Kreml buduje środowisko wpływu w całej Europie, czyli bardzo ciepło. I wreszcie 2008 rok, z punktu widzenia rosyjskiego wywiadu, Czarnecki dokonuje przełomowego kroku. Przekoczował do Prawa i Sprawiedliwości, stając się członkiem mafii pisowskiej. Ale z ramienia tej mafii zostaje wybrany na eurodeputowanego. W Parlamencie Europejskim specjalizuje się w krajach tak zwanego przeszłości trzeciego świata. Dziś to jest globalne południe. Prorosyjskie, zinfiltrowane i skorumpowane, zinfiltrowane agenturalnie, a skorumpowane rosyjskimi pieniędzmi. I jako członek odpowiedniej Komisji Europarlamentu, członek delegacji Unii Europejskiej czy też Parlamentu Europejskiego odwiedza kraje trzeciego świata, przyjmuje delegacje krajów globalnego południa. Nie ma siły. To są etapy, na których Czarnecki po prostu musiał wpaść w oko rosyjskiemu wywiadowi i podlegać klasycznemu rozpracowaniu operacyjnego. Tym bardziej, że równocześnie jest członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, oficjalnym delegatem PKOL-u na letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 roku. I wreszcie, co jest niesłychanie ważne, w latach 2014-2018 pełni funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. No, dla ruskich to alarm, gwizdek z czajnikiem odjeżdża, a więc jest to okres też, kiedy następuje taka finalna faza nasycania rosyjską agenturą i operacyjną i wpływu całej Europy. Parlament Europejski, jak pokazują wykryte przypadki szpiegostwa lub działalności pożytecznych idiotów Putina, jest kluczowy. A najważniejsze, że Czarnecki w tym samym czasie zdobywa stały dostęp do ciała i ucha Kaczyńskiego. Proszę Państwa, człowiek, który może wkładać Kaczyńskiemu odpowiednie treści, to jest ten najważniejszy szczebel agentury rosyjskiej. Być może Macierewicz i Morawiecki, znany z prorosyjskości, są cennymi agentami wpływu. Ale tak naprawdę najważniejszym ogniwem to jest ogniwo eksperckie i doradcze. To są ludzie, którzy w imieniu rosyjskiego wywiadu manipulują i sterują i decydują również podpisami o prorosyjskiej polityce PiSu. Przy tym Czarnecki ku zawiści innych mafiozów PiSu cieszy się osobistym parasolem ochronnym Kaczyńskiego. Z jakiego powodu, to trzeba wyjaśnić. Czyli Rysiu staje się w PiSie nietykalny, choć znienawidzony z tego powodu przez tłuste koty. I pytania. Czym wkupił się w łaski Kaczyńskiego? Jaką funkcję dla Kaczyńskiego pełnił? Czyli kim był dla szefa mafii i dlaczego był tak użyteczny Kaczyńskiemu? Natomiast to,
co jest główne z punktu widzenia werbunkowego. Rysiu ma lepkie ręce. Jest wręcz niezachłanny, tylko pazerny na kasę. Jak go ktoś w ciągu ostatnich kilkunastu godzin przedstawiciel klasy politycznej nazwał, to jest zawodowy krętacz, pazerny i skorumpowany. I właśnie, są cztery podstawy werbunku. Szantaż, czyli ta najbardziej mocna, choć dyskusyjna, ideologia, wrażliwe dane, czyli ideologia, czyli przekonania, nienawiść, czyli powody osobiste i kasa. Kasa, kasa, kasa. Czy więc zawodowy krętacz Czarnecki został puknięty, mówiąc językiem służb, przez którąś z odnóg rosyjskiego wywiadu? Czy to będzie FSB, czy GRU, czy SWR, Służba Wnętrznej Rozwiedki, wszystko jedno. Ja stawiam, że na 90% tak i na 100%, że jeśli doszło do tego, to Rysiu połaszczył się na łatwe, choć nielegalne pieniądze. I to było podstawą werbunku, czyli finansowa podstawa werbunku. Na 100% wyobrażam sobie, że była to forma przynęty, czyli łapówki, być może pod obcą flagą, na przykład delegacji lub państwa globalnego południa, szczególnie ze strefy posowieckiej. I mamy z jednej strony wiedzącego wszystko o PiSie, przekrętach, słabościach ludzi i korupcji PiSu, i z drugiej strony przypadek. Rysiu, lepkie ręce, uczestniczy w promocji Collegium Humanum, tworząc wraz ze swoim bratankiem korupcyjny interes. A wiadomo, czym było Collegium Humanum. Było skorumpowaną uczelnią wydającą seryjnie dyplomy MBA upoważniające do zasiadania w spółkach Skarbu Państwa za kasę. Można było zostać abiturientem, absolwentem podyplomowych studiów Collegium Humanum, MBA, i za potężne pieniądze w 3 miesiące odbyć cały kurs, rzecz jasna nie pojawiając się na uczelni. Pierwszy i ostatni raz to odebranie dyplomu studiów podyplomowych. Kto korzysta? Otóż ludzie, którzy zasiadali później w spółkach Skarbu Państwa, a więc także w spółkach stanowiących po prostu strategiczne aktywa Polski. W spółkach energetycznych, infrastrukturalnych, transportu, łączności, na przykład w PKP Cargo. Już nie wspominam o przemyśle zbrojeniowym. A z doniesień prasowych wynika, że wśród kupujących dyplomy MBA znaleźli się wysocy funkcjonariusze polskich służb specjalnych, generalicja, wysocy oficerowie w stopniu pułkownika, parlamentarzyści i politycy różnych opcji zresztą, nie tylko prawicy. A więc Collegium Humanum stanowiło tak jakby rosyjską rezydenturę pełniącą rolę takiego ssaka, który zagarniał potencjalnych kandydatów na rosyjskich agentów, a przede wszystkim zagarniał ludzi
mających niesamowite możliwości wywiadowcze dla Kremla. Czy to jest przypadek, że Rysiu Lepkie Ręce współorganizował ten proceder? Ta uczelnia sprzedajna, skorumpowana jest czy była rosyjską rezydenturą nie tylko dlatego, że pojawił się tam Rysiu, który ze swoim bratankiem, byłym rektorem w tej chwili, zorganizował korupcyjny szwindel. To wynika z tego, że jest to uczelnia, kadra, która jest bardzo mocno powiązana z rosyjskim wywiadem, służbami specjalnymi, ale także bardzo powiązana instytucjonalnie z Rosją. Otóż, proszę Państwa, była taka w Polsce organizacja, która nazywała się mocno agenturalna, która nazywała się TPPR. Tam byli zapisywani najczęściej bez ich wiedzy uczniowie, studenci. No, w sumie w papierach 3 miliony członków, festiwal w Zielonej Górze i tak dalej, i tak dalej. Tyle, że na czele i aktywnie działali ludzie, którzy byli autentycznie zakochani w komunizmie i w Związku Sowieckim, co przeniosło się na Rosję. KGB nigdy nie wyszło z Polski i zostawiło po sobie szereg takich matek jak Towarzystwo TPPR. Agenci zawerbowani na podstawie ideologicznej i przekonań. Ci ludzie przejęli także majątek, na przykład warszawską siedzibę TPPR-u przy placu Grzybowskim, i ci ludzie zarządzali tym mieniem przez długie lata. Dziś część z nich nie żyje, część z nich to 80- i 9-latkowie. I otóż właśnie z tym towarzystwem związał się bratanek pana Rysia Czarneckiego. Brylował. Ci ludzie wręcz ułatwiali mu kontakty i w Rosji, i w Uzbekistanie, i w Armenii. A propos Uzbekistanu i Armenii, Rysiu jest doktorem honoris causa miejscowych uniwersytetów czy wyższych uczelni. W obu państwach, nie tylko w Uzbekistanie, ale także w Armenii, można to wyczytać w Wikipedii. Szkoła wyższa, doktor honoris causa wyższej szkoły w Erywaniu, stolicy Armenii. I Collegium Humanum Prorektor, czy przepraszam, były rektor, był po prostu rozprowadzany przez ludzi z TPPR i wręczony rosyjskiemu wywiadowi. Rysio jeździł i wspierał bratanka, otwierał filię, został wręczony rosyjskiemu wywiadowi. Tam prawdopodobnie nastąpiła tak poważna oferta, w cudzysłowie biznesowa, że Rysiu dał się złapać na to. A Collegium Humanum, zresztą pierwszą siedzibę, miało właśnie w sprywatyzowanych pomieszczeniach wynajmowanych na komercyjnej zasadzie przez TPPR, czyli sieć organizacji, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Białoruskiej i tak dalej, przez większość posowieckich republik, czyli strefa rosyjskich wpływów. Proszę Państwa, to nie są bajki o żelaznym wilku, tylko FSB posiada umowę i aktywnie współpracuje z miejscowymi reżimami, a przede wszystkim ma umowy
z miejscowymi służbami kontrwywiadowczymi i wywiadowczymi. Bardzo aktywnie Rosjanie współpracują na niwie policji politycznej, a więc razem niszczą opozycję, ale FSB przede wszystkim dzięki temu zinfiltrowało i władze tych państw, i służby specjalne tych państw, w tym wywiady i kontrwywiady. To jest współpraca wzajemnie użyteczna. A wywiad armeński, wywiad uzbecki i Bóg wie jakiej republiki wystawia FSB kawałki szpiegowskiego tortu, czyli ludzi, szczególnie z zachodniej Europy. W zamian za to FSB aresztuje opozycjonistów, którzy zbiegli do Rosji, pałuje i wydaje władzom tych państw, czyli takim reżimom jak w Azerbejdżanie czy chanom Azji Środkowej. Oczywiście pod szyldem wspólnej walki z terroryzmem, ekstremizmem. Tak jest niszczona demokratyczna opozycja i Rosja wydaje ofiary w ręce oprawców, a sama uzyskuje albo gotowce, albo aktywa w postaci rysiów czarneckich do skonsumowania. Czy Rosjanie mieliby być tak głupi, żeby nie wykorzystać sieci towarzystw Polska, Rosja, Polska, Białoruś? No nie. To są środowiska otwarcie prorosyjskie. I z takich środowisk wywodzi się, czy wywodziła część kadr Kolegium Humanum, rzecz jasna. Rektor odwiedzał i Rosję, i Republiki Czarnecki starszy, czyli Rysiu, towarzyszył mu i lobbował w czasie swoich podróży jako delegat Kolegium Humanum albo delegat Parlamentu Europejskiego. Pytanie elementarne. Kto dziś stoi za tymi 90-latkami? Prawdopodobnie na 100% agentami sowieckimi jeszcze. Oni już geriatrycznie nie są w stanie kolaborować z Rosją. Kto utrzymuje te towarzystwa, oprócz jakichś dotacji samorządowych, państwowych, bo to legalne organizacje, kto stoi za tym i korzysta z przykrywki towarzystw Polska, Rosja, Polska, Białoruś, Polska, Armenia i tak dalej. Osoby takie jak rodzinny biznes korupcyjny Czarneckich i rosyjski wywiad. Myślę, że to zatrzymanie i postawienie zarzutów Czarneckiemu i jego żonie, czyli małżeństwu Czarneckich, jego bratankowi wcześniej, to jest także swego rodzaju operacja kontrwywiadowcza. A może przede wszystkim, bo to są ludzie korupcyjnie umoczeni w niejasne biznesy i kontakty na wschodzie, w tym z Rosją. Skala urobku informacyjnego, skala urobku w postaci naprowadzeń personalnych, w postaci uzyskania od Czarneckich wrażliwych danych absolwentów MBA, ich możliwości wywiadowczych w przyszłości, w przypadku generalicji, wysokich oficerów służb, ale też ludzi w spółkach Skarbu Państwa, urobek był prawdopodobnie ogromny. A powiązania Kolegium Humanum z rosyjskim wywiadem
są po prostu niepodważalne. Pisał o tym szeroko portal Oko Press, jego dziennikarze, bardzo szerokie śledztwo. I nie tylko na niwie Rosja Polska czy WNP Polska, ale najprawdopodobniej poprzez Collegium Humanum Rosjanie budowali sobie wpływy agenturalne w całej Unii Europejskiej, bowiem Collegium Humanum prowadziło aktywną współpracę z szemranymi uczelniami od Czech przez Benelux po Wielką Brytanię. Czyli rola Collegium Humanum jako tak zwanej rosyjskiej rezydentury niedyplomatycznej jest po prostu niepodważalna. A to była centrala operacji agenturalnych na Polskę i Unię Europejską. I to jeśli chodzi o agentów wpływu, jak i o agentów operacyjnych. Rysiu Czarnecki odgrywał rolę naganiacza. Taki jest oficjalny zarzut prokuratury, że budował, to znaczy rozpowszechniał informacje i ściągał do Collegium Humanum ludzi z pierwszych stron gazet, z PiS-u oczywiście najwięcej, którzy płacili za nielegalne uzyskanie dyplomu MBA. To jest już podstawa, dopóki oczywiście nie wybuchła afera, to była idealna podstawa nacisku rosyjskich służb na takich ludzi. Rysiu naganiał do Saka ofiary potencjalne i być może rzeczywiste rosyjskich służb specjalnych. A więc pytania. Ilu naprowadzeń, ilu podstaw werbunkowych, od szantaży po wrażliwe dane, po szemrane oferty niezwykle korzystne, biznesowe i finansowe, ilu takich akcji, ile takich akcji Czarnecki umożliwił Ruski. Czy śledztwo prowadzone przez prokuraturę wyjaśni, czy wujek Dobra Rada i zawodowy krętacz Czarnecki został zawerbowany przez Rosję? Czy był jednoznacznie świadomym agentem? A jakie tajemnice poprzez Collegium Humanum sprzedawała rodzina Czarneckich za kasę Rosjanom? Pamiętajmy, i będę to powtarzał, korupcja to jest idealne środowisko dla działalności operacyjnej, informacyjnej, czyli wpływu i dezinformacyjnej Rosji. I z tego punktu widzenia pazerny facecik, krętacz i przestępca według zarzutów prokuratorskich poczynił Polsce potencjalnie ogromne szkody. Z punktu widzenia rosyjskiego wywiadu był cenniejszym aktywem niż Macierewicz, wystawiony na świecznik, obserwowany bacznie przez dziennikarzy śledczych. On też robił swoje dla ruskich, ale w jego cieniu był taki Rysiu Czarnecki o zdecydowanie większych możliwościach operacyjnych, czyli wywiadowczych. Dziękuję Państwu za uwagę. Robert Heda, kłaniam się. Do widzenia Państwu ponownie na kanale Jana Pińskiego.